Witajcie kochani. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat uziemienia. Jakie fantastyczne korzyści zdrowotne może Wam to dać oraz jak wpłynie na poprawę Waszego samopoczucia. Także zapraszam do oglądnięcia tego nagrania. Uziemienie. Ale o co chodzi? Czy to znaczy, że mamy się podłączyć do kontaktu, do gniazdka? Nie kochani, nie zupełnie. Aczkolwiek to jest ten sam rodzaj uziemienia. Chodzi o to, abyśmy byli w kontakcie z Matką Ziemią, abyśmy w ten sposób się uziemili, abyśmy gołym ciałem, na przykład bosą stopą, dotykali ziemi, mokrej trawy, mokrego piasku, kąpali się właśnie w jakichś naturalnych zbiornikach, aby po prostu przepływ elektronów między Ziemią a nami następował. O co chodzi? No właśnie, Matka Ziemia jest bogactwem, jest nieskończonym dawcą, nazwałabym to w ten sposób, elektronów. Człowiek i wszystkie zwierzęta zostaliśmy tak skonstruowani, że najlepiej się czujemy wtedy, jeżeli mamy zapewniony ten kontakt. Na koniec powiem Wam mega ciekawostkę, także koniecznie zostań. A więc tak, jeżeli chodzi o uziemianie, co jest ważne? Właśnie to, żeby to było mokre, żeby ten przepływ elektronów mógł następować. Bo o co też tutaj chodzi? Ci, którzy są po chemii albo świeżo po maturze i lubili gdzieś tą chemię, na pewno wiecie, o co chodzi z przepływem, tak? Z elektrolizą. Czyli potrzebne jest środowisko, w którym elektrony mogą swobodnie przepływać. Czyli jeżeli to będzie sam suchutki piasek, a my nawet nie będziemy mieć spoconej tej stopy, to niestety, ale takie uziemianie będzie znacznie, znacznie słabsze. A dlaczego mówię, że słabsze, a na przykład w ogóle? Otóż 30 cm od powierzchni Ziemi emituje ona tak zwaną pramę. Czyli taką energię, która pozwala nam lepiej się czuć. Jeżeli, zauważcie, jeżeli my na przykład leżymy na plaży, dlaczego ludzie uwielbiają leżeć pod gruszą, leżeć gdziekolwiek tam w parku, na przykład jak ja sobie z maleńcem teraz siedzę, czy właśnie na plaży, dlaczego nas tam ciągnie? Ano dlatego, że organizm naturalnie domaga się po prostu tego, abyśmy właśnie tam byli. On pragnie tego, chce tego kontaktu z naturą. Dlatego też nie zabraniajmy mu go. Idźmy na spacer do lasu, tak? Idźmy do parku i właśnie, jeżeli już jesteśmy w parku, to przecież możemy zdjąć buty, normalnie posiedzieć, poleżeć. Okej, w lesie może nie polecam tego ze względu na jakieś ewentualne zagrożenia, jakie tam mogą czyhać. Mnóstwo niebezpiecznych zwierząt tam jest, począwszy od mrówek, ale też jakieś żmije, tak? Także tam po prostu nastawmy się na to, że po prostu idziemy w butach i korzystamy tylko z tego powietrza, które jest niezwykle zdrowe właśnie w lasach. Przecież to są płuca ziemi. I korzystajmy właśnie z tego, że idziemy. No wiadomo, jesteśmy odgrodzeni tą podeszwą, przeważnie syntetyczną, no nie oszukujmy się. Nawet jeżeli ktoś ma buty skórzane, to ta podeszwa przeważnie i tak jest syntetyczna. Co się dzieje w naszym organizmie, jeżeli ten przepływ elektronów następuje? Już Wam mówię, po prostu w trakcie kontaktu bosej stopy z ziemią przez nasze ciało od ziemi zaczynają przepływać elektrony, bo my cierpimy na ich niedobór. Dlaczego? Dlatego, że w ciągu dnia jesteśmy, a może i w nocy, otoczeni przez polimery, tak? Jesteśmy przesyceni ładunkami dodatnimi, a my powinniśmy być naładowani ujemnie, powinniśmy być uziemieni, tak? Zostaliśmy stworzeni. Ale to, że teraz mamy meble, to jest plastik, tak? Nawet jeżeli to wygląda jak drewno, to i tak przeważnie jest tylko jakaś okleina na tym,
lepszej, gorszej jakości, czyli polimery. Zewsząd jesteśmy otoczeni tworzywami sztucznymi. Emitują one właśnie to, te pozytywne ładunki elektryczne i my jesteśmy cały czas nimi otoczeni. No właśnie, te meble. Nawet jeżeli ktoś ma drewniane, to przecież to i tak jest polakierowane, a lakier to jest co? Też związek chemiczny na bazie polimerów. Nie da się po prostu od tego uciec, tak? Jedziemy samochodem, co? Polimery. Mamy buty, co? Polimery. Śpimy na łóżkach, na materacach, to wszystko są polimery, tworzywa sztuczne. Także nasz organizm jest niestety narażony na ciągły kontakt z tymi... A, psiunia jakaś przyleciała. Widzicie? Oddaj mojego ciapka. W czym pomoże uziemianie? Ono pomoże Wam w podniesieniu Waszej odporności. Zobaczycie, jak się będziecie o ile lepiej czuć. Wtedy nie będziecie chorować na takie przeziębienia. To Wam pomoże też w walce z przewlekłymi chorobami. Pomoże Wam w walce z infekcjami. Zobaczycie po prostu, jak nagle, znaczy może nie nagle, trzeba będzie jakieś 2-3 miesięcy uziemiania się, ale zobaczycie, jak to działa i pokochacie chodzić na boso, naprawdę, pokochacie to. Okej, ale obiecałam Wam mega ciekawostkę na koniec. Pewna dziewczyna przeprowadziła na własną rękę badania, mające na celu udowodnić zbawienny wpływ uziemiania. Otóż ta dziewczyna udowodniła, że potwierdziła, że po 72 godzinach uziemiania się w organizmie ludzkim zaczyna się produkować witamina C. Naturalna witamina C! Przecież od lat, od zawsze mamy wpajane to, że witaminę C możemy tylko przyjąć z zewnątrz, a tutaj coś takiego, że ona sama się produkuje w naszym ciele. Słuchajcie, no to jest szok. A skąd ona wpadła na coś takiego? Otóż są badania, ich jest już dużo, potwierdzające, że u zwierząt witamina C jest produkowana normalnie. I po prostu ona zaczęła się zastanawiać, jak to u zwierząt jest, a u człowieka nie. No i właśnie do takich wniosków doszła. Mam nadzieję, że wideo okazało się dla Ciebie przydatne, dowiedziałeś się czegoś nowego i że zaczniesz się uziemiać. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię do tego gorąco, bo naprawdę bardzo ciekawe rzeczy tutaj się pojawiają. Jeżeli chcesz więc żyć zdrowo, żyć fajnie i łatwo, koniecznie zasubskrybuj, a jeżeli filmik Ci się podobał, daj lajka. Jak Ci się nie podobał, daj antylajka, to też da mi do myślenia, żeby coś może poprawić. I też wtedy skomentuj, o co chodzi, co byś zmieniła. No a jeżeli było w porządku, to też mi zostaw komentarz, powiedz, czy wiedziałaś o tych rzeczach, które tutaj przedstawiłam, co ewentualnie może jeszcze więcej Ty wiesz. I mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Aha, zapraszam Cię też do naszej społeczności na Facebooku, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają tutaj konto na YouTubie, abyśmy mogli się wymieniać własnymi jakimiś doświadczeniami, obawami, pytaniami, poradami. Dlatego serdecznie zapraszam, dołącz do nas. Link znajdziecie tutaj w opisie pod filmem.